Mężczyźni przebrani za kobiety kradną pokarm dla niemowląt. Przebieranki nie uchroniły tych kolesi od wpadki. Darren White, lat 20, i Samuel Frank, lat 28, wpadli na genialny pomysł. Tych dwóch spryciarzy przywdziało peruki i sukienki i ruszyło na zakupy do apteki w Los Angeles. Mężczyźni poszli wprost do alejki, gdzie sprzedawany jest pokarm dla niemowląt. Wzięli po dwie puszki pokarmu i włożyli je do torebek, jednak zostali zauważeni przez ochroniarza w sklepie. Kiedy próbowali wyjść, nie płacąc za towar, zostali zatrzymani i na miejsce została wezwana policja. Po przeszukaniu ich samochodu policjanci odkryli jeszcze 24 puszki pokarmu dla niemowląt, który został skradziony z pobliskiego marketu. Trzeci mężczyzna został zatrzymany przed apteką i okazuje się, że także był zamieszany w ten biznes. Policja mówi, że pokarm miał być sprzedawany na czarnym rynku. Cena za puszkę takiego jedzenia waha się od 15 do 300 zł.